Cześć kochani, witajcie na filmie z unboxingu. Nagrywam ten film tego samego dnia, co nagrywałem film z wynikami rozdania, bo czekałem na kuriera dzisiaj bardzo, bardzo długo. Powiem wam, że kurier dopiero przyjechał przed 18:00, zazwyczaj była to godzina 12:00, a nawet jeszcze wcześniej, no ale skontaktowałem się z kurierem, no i wytłumaczył, że ma po prostu bardzo dużo pracy. W sumie się nie dziwię, bo jest po majówce i dużo paczek gdzieś tam zostało wstrzymanych z wysyłkami i wszystkie wysyłki były po prostu skierowane po majówce. No i moja też właśnie, no i dlatego też tak długo czekałem. No i słuchajcie, generalnie zanim zaczniemy sobie, to muszę wam wytłumaczyć, bo jest trochę inne światło niż zazwyczaj, jest ciemniej, przynajmniej jak ja to nagrywam. Nie wiem, czy uda mi się to w programie troszeczkę rozjaśnić tak, żeby to w miarę dobrze wyglądało. No ale niestety spaliła się mi lampa do oświetlenia. Lampa, no to nie jest taka profesjonalna lampa, bo to są żarówki do doświetlania roślin, którymi doświetlałem rośliny czasem. No i on, ja ją... Wróć. No i ja z tej lampy też korzystałem, żeby doświetlać swoje filmy, żeby było fajniejsze oświetlenie. No i słuchajcie, jeszcze dzisiaj jak nagrywałem wyniki losowania rozdania, no to działała ta lampa normalnie. Co się okazało, jak podłączyłem ją do kontaktu, że wywaliło korki i mówię, o kurczę, no to już coś nie tak. No i okazało się, że w ogóle dziwna sytuacja, bo kabel trochę zczarniał tutaj, w ogóle urwany ten kabel. Nie wiem jakim cudem, nie wiem kiedy, nie wiem jak, nie wiem gdzie. No i ten kabel generalnie był tutaj, o. No i ja sobie tak chciałem zobaczyć, co tutaj się stało, no i tak on szybko wyszedł i się okazało, że jest urwany. No i zrobiło się spięcie jakieś. No i ja się generalnie też nie znam na takich urządzeniach. Ja nie mam pojęcia, czy można to jeszcze tak naprawić, żeby to było bezpieczne. Będę musiał się kogoś doradzić, czy da radę jeszcze to naprawić, czy lepiej nie ryzykować i kupić inną lampę, jakieś inne oświetlenie. No i tak sytuacja wygląda. No, kurier się spóźnił dużo, tutaj teraz brak oświetlenia. Mam nadzieję, że to była ostatnia negatywna rzecz, która się w dzisiejszym dniu wydarzyła. Mam przed sobą paczkę, tutaj w paczce mam kilka roślin. Chyba same Scindapsusy, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale oczywiście moja pamięć mnie często zawodzi i ja nie pamiętam, co do końca zamawiałem. Wiem na pewno, że będzie Scindapsus marzeń, tak go mogę nazwać, myślę, i będą też takie troszeczkę bardziej pospolite Scindapsusy, jeżeli też tak mogę powiedzieć, więc odpakujemy sobie paczkę i pokażę wam, co sobie tym razem zamówiłem do swojej kolekcji. A, już mi się przypomniało, będzie jeszcze jeden Scindapsus, który mi się bardzo podobał. No i wszystkie Scindapsusy, które tu będą śliczne, także zapraszam was na do oglądania. Jak, co my tutaj mamy? Okej, już widzę, że Dominika już nie pakuje zimowo, bo już temperatury są dużo, dużo wyższe, nie ma styropianu. Jest na za to dużo, dużo tej watoliny, którą można się okładać. Zobaczcie, ile tego jest. Patrzcie. Ja sobie wyjmę paczki. Jest jedna. Nie wiem, czy będzie druga. Tak, jest też druga paczucha. Jest druga paczucha. No i chyba to wszystko. Nic tutaj więcej w tej paczce nie mam. Sprawdzam sobie jeszcze, ale nie. No i dobra, to mi się przyda do wysyłania jakichś roślin, które ja będę sprzedawał. Nie wiem, od której paczki zacząć, bo nie wiem, gdzie co jest. Zaraz się przekonamy. Jedna, druga. Gdzieś mi się podział nożyk. O, dobra, mam nożyk i lecimy sobie z pierwszą paczuchą. Generalnie muszę zacząć odkładać na wakacje i to będzie prawdopodobnie jeden z ostatnich unboxingów w najbliższym czasie. Chociaż muszę wam powiedzieć, że za tydzień też będzie szła do mnie paczka, bo Dominika napisała do mnie, żeby jednego Scindapsusa jeszcze przez około tydzień przetrzymać, żeby on się jeszcze bardziej dokorzenił, bo ma cienkiego liścia
i bezpieczniej będzie, jak on jeszcze troszeczkę zostanie u niej. No i ona za tydzień mi wyśle tego Stindapsusa i oprócz tego Stindapsusa będzie jeszcze jedna przepiękna hoja, na którą bardzo, bardzo czekam. No a my sobie przejdziemy do paczki numer 1. Czekajcie, muszę zabrać tą szeleszczącą folię. No i zobaczmy, co tutaj jest. A to dziwne. Dziwnie spakowane. Rafidofora? Czy ja zamawiałem jakąś... Aha, chyba zamawiałem, dobra. Rafidofora Kortalski? Chyba tak. Dobra, bo już zapomniałem. Już widzicie, tak tam moja pamięć działa, że ja zapominam, co zamawiałem. A najśmieszniejsze jest to, że jak Dominika napisała do mnie, że się jej tam hoja gdzieś zagubiła i wyśle mi właśnie za tydzień z tym z Cindapsusem, to ja nawet o tej hoi nie pamiętałem, więc nawet jakby Dominika nie wysłała, to bym nie wiedział, że zamawiałem. Masakra. No dobra. A jak tutaj wygląda ta rafidofora? Bo to jest ciekawe, że ona jest gdzieś tutaj w tym kubku. O, tak to wygląda. Wyjmijmy sobie to. O kurczę, dobra. W ten sposób zapakowane. Ok. I już Wam pokazuję pierwszą roślinę dzisiejszego dnia. Będę miał zagwozdkę, jak tutaj ją ukorzenić. Dobra. Już Wam pokazuję. Rafidofora Kortalsi. Variegata, z tego co kojarzę. Oczywiście nazwę dokładną podam Wam na dole. No i przez to światło widzę, że już nie będę mógł Wam pokazać tego, jak wygląda ta roślinka tak naprawdę, bo tutaj niestety jest trochę ciemno, a niestety nie jestem w stanie nic zrobić teraz z tym światłem. Bardzo ładna roślina o przepięknej wariegacji, takiej zielono-białej. Jest to szczyt rośliny. Zobaczymy, jak będzie mi się ukorzeniało. Ona już ma jakieś wstępne korzonki i nie wiem, czy dać ją do mchu, czy do wody. Oczywiście doradzę się Dominiki. No i chociaż wydaje mi się, że dobrym sposobem będzie położenie jej na mech, tak na płasko. No ale zobaczymy. Także to jest pierwsza roślinka, którą sobie zamówiłem. To jest kolejna rafidofora. Zobaczymy, bo rafidofory mi z reguły bardzo dobrze idą, jeżeli chodzi o uprawę, więc liczę na to, że będzie ok. No i zobaczymy. Bardzo fajna, ciekawa roślina. Dobra, rafidoforę odkładamy sobie na bok. Muszę posprzątać trochę ten śmietnik tutaj, który się zrobił, żebym miał tutaj komfort nagrywania i pokazywania Wam wszystkiego. Odkładamy na bok. No i paczucha, w której są Stindapsusy. Chyba 4, z tego co pamiętam. I już zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Dobra. Najpierw sobie otworzymy jedną, bo są dwa takie pakuneczki. No i tutaj, tak jak mówiłem na poprzednim filmie, że jedzie do mnie Stindapsus Platinum, którego na pewno będziecie mogli wygrać w rozdaniu. To znaczy już ta osoba wygrała tego Stindapsusa. Już przecież wiemy, kto wygrał, bo ten film oczywiście wrzucam po ogłoszeniu wyników. No ale pokażę Wam właśnie tego Stindapsusa Platinum, który powędruje do zwycięzcy. Niech ja sobie tylko rozpakuję to jak należy i już Wam pokażę, co sobie zamówiłem. Wyjmę sobie rośliny z mchu i tak. Stindapsus Platinum, pędóweczka, zobaczcie. To jest pędówka do samodzielnego ukorzenienia. Kurczę, no te kolory przez brak światła są bardzo mało wyraźne. Niestety nie,
Nie jestem w stanie odzwierciedlić wam tego, jak ten Stindapsus wygląda na żywo, ale widzieliście na poprzednim filmie moją roślinę, więc mam nadzieję, że to wam wystarczy. No i to będzie Stindapsus, którego ja sobie ukorzenię. Postaram się ukorzenić. No i druga pędówka, no w sumie tutaj już mamy szczyt. Nie pędówkę, a szczyt rośliny do ukorzenienia. Zobaczcie, mamy jednego liścia i drugi liść jest już w drodze. Także fajnie, bardzo fajnie. Stindapsus platinum. Bardzo piękna roślina o przecudnym, wyjątkowym wybarwieniu. No i wiecie co, tak patrzę i nie mogę znieść braku tego światła. Strasznie ciężko się tak nagrywa. Będę musiał pomyśleć szybko nad zorganizowaniem czegoś do oświetlenia, bo jeszcze dzisiaj nie dość, że późno to nagrywam, to jest strasznie ciemno na dworze, jest dzisiaj brzydka pogoda, paskudna wręcz. No ale do rzeczy i do kolejnej rośliny, którą zamówiłem niedawno na ostatnim bazarku, bo strasznie mi się spodobała. I nie pamiętam chyba do końca nazwy tej rośliny, ale zobaczcie, jaka ona jest przecudowna. Przepiękny Stindapsus o takich biało-zielono-srebrnych liściach. Nazwę napiszę wam na dole, bo nie pamiętam, jak on się nazywa. Na pewno w końcówce ma Thai form, coś w tym stylu. No i to jest też pędóweczka do własnego ukorzenienia. Jestem ciekaw, jak ona mi się ukorzeni. Powiem wam szczerze, że patrząc na tego Stindapsusa, mam wrażenie, że będzie ciężko. Nie wiem czemu, skąd takie moje przypuszczenia, ale mam nadzieję, że się nie sprawdzą, ale roślinka jest przecudowna. Naprawdę to wybarwienie jest wyjątkowe i takiego Stindapsusa nie mam jeszcze. Nie mam jeszcze, jeżeli chodzi o wybarwienie, no i jeżeli chodzi o gatunek, bo to jest nowy gatunek, przepraszam, nowa odmiana Stindapsusa. No i tak się on prezentuje. Bardzo, bardzo ładnie. Jeżeli uda mi się, na pewno mi się uda, powiem jak to zrobić. Zrobię dla was ładne zdjęcia tych roślin dzisiejszych, które do mnie przyjechały i będę wam tutaj obok też pokazywał, żeby jakby bardziej wam zobrazować piękno tych roślin, które przyjechały, bo niestety w tym świetle tego nie zrobimy, nie jestem w stanie tego zrobić, ale to jest naprawdę coś pięknego. Jestem naprawdę zachwycony. No i oczywiście zachęcam was do wzięcia udziału w bazarku u Dominiki na grupie na Facebooku Rośliny Kolekcjonerskie Rare Plant Depot. Tak się nazywa grupa. Jest to grupa prywatna, do której trzeba się zgłosić, poprosić o dołączenie, ale myślę, że Dominika bez problemu was do tej grupy dołączy. Zajrzyjcie tam. Co piątek, co sobotę odbywa się bazarek, więc zachęcam serdecznie. No i słuchajcie, tutaj mam rośliny piękne, cudowne. Jedna jest moim w ogóle jakimś objawieniem, bo była na bazarku jakieś 3 tygodnie temu i ja nie mogłem się powstrzymać. Jeszcze wam tutaj nic nie pokażę, żeby troszkę was też w niepewności podtrzymać. Ale zaczniemy sobie najpierw od tych Stindapsusów, które są jakby pobocznymi Stindapsusami, bo to są Stindapsusy dużo bardziej pospolite, że tak mogę powiedzieć. Nie aż tak kolekcjonerskie, bo tu, te dwa Stindapsusy to są Stindapsusy Noid, obydwa, które tutaj zobaczycie. Dajcie mi jeszcze chwilę, ja sobie to dobrze rozpakuję. No i czekajcie, już sobie wyjmuję roślinki z mchu. No i mamy pierwszego Stindapsusa, pędóweczka do własnego ukorzenienia. Stindapsus noid, taki maluszek, o. Taki. No i właśnie tutaj też nie widać tego, jak on naprawdę wygląda. Ja w tym świetle mam go bardzo, bardzo ciemnego. No i on też chyba taki jest. Ciemniutki Stindapsus z jaśniejszymi, srebrnymi
przebarwieniami. Bardzo uroczy, naprawdę fajny i ma już korzonek powietrzny również. Zobaczcie. Więc powinien się dość łatwo ukorzenić. Scindapsus noid numer 2. No, ten jest dużo ciekawszy, zobaczcie. Przynajmniej mi się tak wydaje i o, jasna zieleń, taka trawiasta zieleń, połączona również z charakterystycznymi ciapkami dla Scindapsusów, czyli takimi srebrnymi. Tak on wygląda. No i powiem Wam, że on jeszcze się dodatkowo pięknie mieni. Na filmie tego nie zobaczycie. No i korzonki, zobaczcie, jakie ma już spore korzonki. Więc powinien się też szybko ukorzenić i zobaczymy, jak będzie z jego przyrostem. No i słuchajcie, na koniec zostawiłem sobie Scindapsusa, w którym ja się zakochałem, jak tylko go zobaczyłem na bazarku u Dominiki. I już widzę też, że on ma wstępne korzenie już rozwinięte i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, bo to oznacza, że jest większa szansa, że uda mi się go nie zabić. A nie chciałbym go zabić, bo jest to naprawdę kolekcjonerski Scindapsus. Jest przepiękny. No i już Wam go pokazuję. Oczywiście nazwę też podam Wam na dole, bo chyba nie. Chociaż nie, czekajcie, przypomniałem sobie chyba Blue Splash, Variegata. Coś takiego. Zobaczcie. Tak wygląda ten Scindapsus. Przepiękny. Oczywiście tutaj kolory również są zaburzone, ale na zdjęciu będziecie to dużo lepiej widzieć. Kremowa wariegacja po jednej stronie, po drugiej stronie ciemna zieleń, srebro. No i tutaj widzę, że te kolory też są inne na żywo. Jest przecudowny, naprawdę przecudowny. Liście, jeżeli chodzi o liście tego Scindapsusa, to nie są ani jakieś bardzo cienkie, ani bardzo grube. Jest tak, chociaż bardziej należy do takich Scindapsusów z cienkimi liściami. Ale myślę, że nie jest to też najdelikatniejszy Scindapsus, jakiego mam w kolekcji. No jest po prostu zjawiskowy. No cudo. Jest cudowny, naprawdę. O, teraz znowu się coś tutaj z kolorami podziało, ze światłem. Także widzicie, no film nagrywany w takich ciężkich dosyć warunkach, ale mam nadzieję, że unboxing Wam się podobał. Przyszło w sumie do mnie 1, 2, 3, 4... 5, 6, no 6 roślin, tak mogę powiedzieć, bo Scindapsusa platinum liczę jako jedną roślinę. No ale dzisiejsze zakupy jak najbardziej udane. No i oczywiście z tych Scindapsusów jestem najbardziej zadowolony i są one boskie i nie mogę się doczekać, aż zaczną się rozrastać, aż puszczą korzenie. No i z tych oczywiście również jestem zadowolony. To nie jest tak, że ja się nie cieszę. Tylko wiecie, no już jakieś tam oczekiwania moje są dużo większe, mając ponad 70 odmian Scindapsusów. No i obiecuję, że w końcu nagram dla Was ten film z mojej kolekcji tych Scindapsusów, ale ten film wymaga też dużo, dużo poświęcenia dla mnie, bo będę musiał powyciągać wszystkie rośliny z witryn, z półek i będę musiał gdzieś to wszystko poukładać, jeżeli będę chciał to pokazać Wam w jednym filmie, a nawet jeśli będę chciał pokazać Wam to w dwóch filmach, to i tak muszę mieć wszystkie gdzieś koło siebie, więc muszę zorganizować sobie gdzieś jakiś dodatkowy stolik, żeby mieć gdzieś pod ręką te Scindapsusy wszystkie i Wam je pokazać. Także to by było na tyle w tym dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, zostawienia komentarza, podzielenia się swoimi wrażeniami. Dajcie znać, jakie wy rośliny teraz zamawiacie, na jakie rośliny macie fazę i które Wam się aktualnie najbardziej podobają. No, moja faza na Scindapsusy cały czas trwa i ona będzie trwać cały czas. Jestem tego pewny po prostu w 100%, bo jeszcze jest tyle przepięknych odmian, które można mieć i no ja chcę je mieć. Także będziecie wszystko na moim kanale zawsze widzieć.
przepiękne, cudowne odmiany, których nigdzie więcej nie zobaczycie. I zachęcam również do czego zachęcam? Do zaproponowania mojego kanału znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Myślę, że może komuś się spodoba ten kanał, także to by były wszystkie moje rośliny, które sobie dzisiaj zamówiłem. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się oczywiście w kolejnym filmie za kilka dni. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się cieplutko, zdrowo. No i tyle. Na razie. Cześć.